Szanowni Państwo, witam serdecznie w ten grudniowy dzień, chociaż pogoda bardziej listopadowa niż grudniowa. Mam przyjemność Państwa powitać niestety na ostatnim webinarium, zatem w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności witam Państwa oficjalnie serdecznie dzisiaj. Jest z nami Urszula Markowska-Manista, jest panią doktor, która jest adiunktką na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym i co ważne jest dyrektorem studiów międzynarodowych dotyczących praw dziecka i dzieciństwa. Co ważne, nasza ekspertka z jednej strony łączy namysł akademicki i bardzo mocno jest w tym dyskursie akademickim osadzona. Z drugiej strony ma dużą świadomość tego, jak wygląda praca nauczyciela, chociażby z racji tego, że wiele szkoleń pani doktor prowadziła i też badania szkoły. To jest miejsce dla pani doktor bliskie. W związku z czym, jak padły prawa dziecka, no to pierwsza osoba, jaka przyszła do głowy, doktor Urszula Markowska-Manista. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Widzę tutaj na czacie, że jesteście Państwo z bardzo różnych miejscowości, części nie tylko Polski, ale też z innych krajów. Jest mi bardzo miło, że przez internet docieramy aż tak daleko. Ja bardzo się cieszę z dzisiejszego tematu. Nie jestem już dzieckiem, a co muszę podkreślić, ponieważ temat dotyczy dzieci. Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości z pod tytułem Janusz Korczak na nowo odczytywany będzie ten temat dotyczył przede wszystkim partycypacji, uczestnictwa dzieci w życiu społecznym, w różnych obszarach życia społecznego i będziemy dzisiaj dyskutować. Interaktywnie. Tak, dokładnie. I tak jak wcześniej wspomniałam, przed 20 nie ma z nami przedstawiciela bardzo dużej grupy, jednej z największej grupy ludzi, a więc dziecka. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się jeszcze zorganizować takie webinarium bądź cykl webinariów, gdzie o prawach dziecka będą dyskutować nie tylko dorośli, ale również osoby, których te tematy i prawa dzieci dotyczą, a właśnie dzieci. To, co Urszulo powiedziałaś, to mnie mocno uderzyło, bo skojarzyło mi się to z bardzo ciekawym spotkaniem w sprawie stołówek szkolnych, na których byłam ostatnio i spotkanie trwające 3 godziny, bardzo ciekawe. Eksperci z różnych dziedzin związani z żywieniem zbiorowym, natomiast pod koniec 3-godzinnego spotkania gdzieś z sali padło takie nieśmiałe pytanie, a dlaczego tu nie ma dzieci? Może warto dziecko zapytać, co ono myśli o jego żywieniu, tak? I powiem szczerze, bardzo mi jest wstyd, ponieważ to nie był mój głos, tylko głos osoby, co więcej, nie za bardzo z dzieckiem związanej. Więc to pokazuje, jak u nas mało jest uświadomiona kwestia prawa dziecka do decydowania o tym, co jest dla niego ważne. To jest właśnie to uczestnictwo, ale ono nie przychodzi tak samo z siebie, bo o kwestiach dotyczących przede wszystkim dzieci nadal w większości krajów świata decydują dorośli, rozmawiają, tak jak my na przykład dorośli. Ja mogę podać zupełnie inny przykład z Niemiec, gdzie pracuję, gdzie jestem odpowiedzialna za jedne z niewielu studiów międzynarodowych poświęconych właśnie studiom nad dzieciństwem i prawami dziecka, w których mamy uczestników, studentów z kilkudziesięciu krajów świata. I są to nie tylko nasi eksperci, ale później właśnie są to osoby, które oddolnie zmieniają podejście do praw dzieci w swoich krajach pochodzenia, a bądź docierają do miejsc nowych, w których pracują z dziećmi, realizują badania wraz z dziećmi o dzieciach, gdzie no, dzieci nie są biernymi odbiorcami pewnych aktywności, ale same inicjują działania. I chciałam nawiązać tutaj do tych głosów dzieci bardzo ważnych. Mianowicie w wielu niemieckich przedszkolach, oczywiście nie wszystkich, ale w wielu dzieci mają możliwość decydowania o chociażby posiłkach. W przypadku małych dzieci jest to metoda obrazkowa, gdzie na zakończenie tygodnia, w piątki, dzieci wybierają obrazki prezentujące różne dania, podwieczorek, obiad, śniadanie i później oczywiście jest to liczone większością głosów oddanych na dany obrazek i panowie kucharzy gotują, przygotowują
tego typu dania. Drugim przykładem partycypacji dzieci i działań dzieci na rzecz zmian systemowych w społeczeństwie dorosłych będzie chociażby miasto Monachium, w którego gremiach rady zarządzającej miastem również siedzą, uczestniczą i podejmują decyzje, głosują dzieci i młodzież. One nie uczestniczą tylko w posiedzeniach, spotkaniach dotyczących chociażby tego, jak ma wyglądać plac zabaw, ale one również partycypują w decyzjach i mają głos w decyzjach związanych chociażby z przebudową miasta, z tworzeniem nowych przestrzeni zieleni, czy chociażby z podejmowaniem decyzji o tym, na jakim obszarze i gdzie redukujemy prędkość aut, czy całkowicie wykluczamy z zabudowań mieszkalnych chociażby możliwość poruszania się autami, które produkują bardzo dużo substancji szkodliwych. Tak. Ale to jest ciekawe, bo popatrzmy na ten przykład ze stołówkami, który tak jest istotny, że respektowanie praw dziecka i pytanie dziecka o to, co ono chce, w konsekwencji pozwala nam uniknąć wielu problemów, bo jeżeli dziecko wybierze to, co lubi, to zje. Czyli jesteśmy spokojni o to, że dziecko jest gotowe do dalszych działań edukacyjnych, że jest najedzone, czyli może się uczyć. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której tak bardzo dużo się mówi, kwestia zjedzenia tego, co się ma, żeby nie wyrzucać, tak? Nie marnować jedzenia. I pamiętajmy o tym, że z jednej strony uczymy dzieci, że mają jeść to, co mają na talerzu, bo przecież nie wyrzuca się jedzenia. Z drugiej strony często zdajemy tym dzieciom za dużo na ten talerz i to, czego on nie lubi, czyli tak naprawdę respektowanie od początku praw dziecka bardzo nam życie ułatwia jako dorosłym, więc może warto to jak najbardziej wdrażać. Teraz chciałabym przejść do planu webinarium, to co Państwo widzicie tutaj. Będziemy według takich punktów mówić różne rzeczy, ale również prosimy o pytania, które nie tylko będą obecne na samym końcu, myślę, bo jeżeli będziemy mogli jakoś płynnie włączyć to w tok prelekcji, to chętnie to zrobimy. Więc pierwszym takim punktem jest właśnie, gdzie jesteśmy 30 lat po przyjęciu konwencji o prawach dziecka. Wydawałoby się, że to już bardzo duży czas, no ale czy możemy święcić sukcesy, jak zobaczymy? No, nie bardzo. Kolejnym punktem jest nowe odczytywanie praw dziecka w podejściu Janusza Korczaka i taki mój mały komentarz, że Korczak jest przerażająco aktualny. Jest mi bardzo przyjemny, jak wiele rzeczy tyle lat temu jest kompletnie niezrealizowany, więc to też dla refleksji naszej. Tutaj przy tym zagadnieniu ja powiem już na początku, że mamy dla Państwa niespodziankę, mianowicie otrzymacie Państwo link do książki o tym samym tytule, czyli Prawa dziecka w międzykulturowości, o Januszu Korczaku, w nowej recepcji związanej z zagadnieniami kluczowymi w tej 30-letniej historii praw dziecka na świecie. Ten link będzie później udostępniony, będziecie mogli Państwo w otwartym dostępie z tej książki korzystać. I to w newsletterze Państwo dostają po tym webinarium. Kolejnym punktem są wyzwania i dylematy dotyczące praw dzieci w międzykulturowości. Następnie podejście do nauczyciela jako praktyka i zaangażowanego badacza codzienności szkolnej. Zdziwicie się Państwo, jak wiele nauczyciel ma wspólnego z naukowcem. Badania jako podstawa oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwoju zawodowego nauczyciela, również rozwoju społeczności klasowej i szkolnej, i tutaj będzie bardzo płynne przejście do tego, czym są badania partycypacyjne i jak bardzo one pasują do tego, by badać prawa dziecka, ich rozumienie przez dzieci, ich obecność w przestrzeni szkoły, klasy. I tak będzie generalnie plan naszego webinarium wyglądał. Według tych punktów będzie prezentacja, no a później Państwa pytania, w jaki sposób będą się do tych punktów odnosić. To zaczynamy według planu. Dobrze. Ja chciałabym rozpocząć dwoma cytatami. Pierwszy, bo nie wypada inaczej, autorstwa Janusza Korczaka, Henryka Goldschmidta, który powiedział, że nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest, i naprawienie świata trzeba rozpoczynać od naprawienia spraw dzieci. Tym cytatem bardzo często posługiwała się nieżyjąca już pani profesor, nazywana wdową po Korczaku, pani profesor Jadwiga Bińczycka.
której uczennicą, studentką miałam być przyjemność przez 2 semestry studiowania pedagogiki i która rzeczywiście bardzo dużo w temacie praw dzieci w recepcji Korczaka opublikowała i działała przez Polskie Stowarzyszenie Janusza Korczaka. Ten cytat zainspirował mnie i mojego kolegę profesora Manfreda Libla, który od przeszło 50 lat działa jako badacz zaangażowany i praktyk, ale też nauczyciel akademicki na rzecz dzieci w Ameryce Łacińskiej, do przygotowania książki poświęconej recepcji Janusza Korczaka, jego podejścia pedagogicznego do współczesnych problemów związanych z prawami dziecka. I drugi cytat, Nihil Novi, odzwierciedlający tak naprawdę te 30 lat po przyjęciu konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. W listopadzie mieliśmy okrągłą rocznicę w kwestii rozumienia i recepcji praw dziecka, czy chociażby samego analizowania poszczególnych zapisów konwencji, bo nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego, że konwencja została przetłumaczona na praktycznie wszystkie języki świata, ale te tłumaczenia nie do końca odzwierciedlają ideę poszczególnych zapisów dotyczących praw dzieci. W wielu językach nie występuje słowo partycypacja, chociaż jest używane, jest rozpowszechniane, interpretowane na szereg różnych sposobów i to rozumienie również zapisów dotyczących chociażby poszczególnych praw z tego dokumentu również interpretowane jest przez pryzmat jak najbardziej społeczno-kulturowy danych grup czy społeczności. Ja bym chciała tutaj wspomnieć jeszcze o jednym ważnym dokumencie, który powstał na wniosek rządów państw afrykańskich, państw głównie Afryki Subsaharyjskiej, kiedy doszło do spotkania poświęconego właśnie konwencji o prawach dziecka i gdzie przedstawiciele państw afrykańskich orzekli, że ten dokument, konwencja o prawach dziecka, nie spełnia i nie będzie mogła spełnić swojego zadania związanego z ochroną praw dzieci, ponieważ w wielu krajach afrykańskich w tamtym czasie indywidualne podejście do prawa dziecka było niewykonalne w kontekście uwarunkowań środowiskowo-społecznych czy też nawet politycznych, jeżeli mówimy tutaj o prawach zwyczajowych, o prawach dotyczących poszczególnych grup czy mniejszości. I tak powstał drugi ważny dokument dla krajów Unii Afrykańskiej, krajów Afryki Subsaharyjskiej, Afrykańska Karta Praw i Dobrostanu Dzieci, tłumaczona też jako Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka, obowiązująca równolegle z Konwencją o Prawach Dziecka, oczywiście również w ten sam sposób monitorowana, czy monitorowane są prawa, które zostały w niej zapisane częściowo jako prawa kolektywne dotyczące funkcjonowania dzieci w rodzinach czy we wspólnotach, bo na kwestię prawa dziecka musimy również spojrzeć od strony podejścia danej społeczności. Czyli kontekstu środowiska, w jakim żyje, prawda? Kontekstu społecznego, uwarunkowań historycznych. Ale ja bym te Nihil Novi przetworzyła na pozytywnie, bo tak już mam, że musi być gdzieś ten aspekt pozytywny i jako pewien potencjał dla nas jako nauczycieli, dla nas jako dorosłych, którzy są z dziećmi w różnych kontekstach, po prostu, że nic o nas bez nas, tak? To znaczy nie chcemy mówić o dzieciach, chociaż dzisiaj mówimy, tak jak Urszula wspomniałaś, bez dziecka, ale nie chcemy działać na rzecz ani dla dzieci bez dzieci. Dlatego, że bardzo często jest tak, że te decyzje, a nawet zawsze możemy powiedzieć, są nie do końca trafione albo w ogóle nie trafione. Więc niech te Nihil Novi z jednej strony pokazuje nam, że no dużo jest jeszcze do zrobienia i no to nie jest pozytywny bilans tego, co jest. Natomiast z drugiej strony jako pewien postulat, pewien potencjał pozytywny i do tego Państwa serdecznie zachęcamy. Tak.
Gwoli wprowadzenia chciałabym króciutko nawiązać do historycznych ram związanych z przyjęciem konwencji o prawach dziecka. Oczywiście wcześniej mieliśmy deklarację genewską, 1924 rok. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeszcze wcześniej, w 1918, była moskiewska deklaracja praw dzieci, co może wydać się niebywałe, tak? Moskwa, 1918 rok, ale jednak. I rzeczywiście ta deklaracja praw dzieci, moskiewska deklaracja praw dzieci, miała zrewolucjonizować funkcjonowanie dzieci w Europie Wschodniej, nie tylko na terenie byłej Rosji, ale o tym piszemy więcej właśnie w książce, którą Państwu udostępnię. Jeżeli chodzi o samą konwencję, ja wcześniej wspomniałam, że ona nazywana jest również Światową Konstytucją Praw Dziecka, ale należy tutaj zaznaczyć, że mimo tego, że została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1980 roku, czyli myśmy już wtedy miały kilka lat, jeszcze w dziesiątce się zamykamy, właśnie w dziesiątce, ale chciałam Państwu uświadomić, że ten dokument bardzo dobrze, że powstał, ukonstytuował się, ale on był przygotowywany bez dzieci. To jest ta sama historia. Wszelkie dokumenty z tamtych lat dotyczące praw dzieci, nowe też, były tworzone przez dorosłych jako narzędzie dorosłych do ochrony praw dzieci bądź uświadamiania dzieciom, że mają prawa. I był to pierwszy prawnie wiążący międzynarodowy dokument regulujący kwestie dotyczące praw dziecka i on miał w zamierzeniu inicjatorów wyznaczać standardy warunków życia i rozwoju dzieci. To w latach 90. XX wieku wcale nie było łatwe, bo zobaczcie Państwo, co się działo w historii chociażby świata na różnych kontynentach. Mamy przecież szereg konfliktów, wojen, później 94 rok, ludobójstwo w Rwandzie, ratyfikowane dokumenty, prawda, konwencja, protokoły, ale nikt jakby tutaj kolokwialnie rzecz ujmując nie kiwnął palcem, żeby ochronić dzieci, które miały prawo do życia. Takich przykładów mamy wiele. Bałkany, wojna, no i później zaczynają nam się konflikty i dalsze wojny. Bałkany, później Wschód, Ameryka Łacińska. Ten dokument stworzony został w celu ochrony praw dzieci, ale też na rzecz dzieci. Podkreśliłam wcześniej, bez udziału dzieci. I obecnie, zapewne Państwo wiecie, obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich ONZ, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stany Zjednoczone zdecydowały posługiwać się swoimi własnymi wypracowanymi dokumentami związanymi z wykładnią dotyczącą praw i ochroną praw dzieci. One się różnią w zależności od danego stanu. Inne mamy prawo związane z ochroną bądź właśnie brakiem ochrony praw dzieci w Teksasie, inne będzie chociażby na Florydzie. Polska w 91 roku, 7 czerwca, ratyfikowała konwencję i początkowo jako państwo mieliśmy dwa zastrzeżenia. A jakie to zastrzeżenia? To ja później o tym opowiem i usunięto je w 2013 roku. Chodziło tutaj o m.in. protokoły fakultatywne, ale później więcej. I jest też coś istotne. Jest to pierwsza tego typu umowa międzynarodowa, która zawiera tak szeroki katalog praw dziecka, których przestrzeganie przez państwa, które ją ratyfikowały, jest i powinno być w równym stopniu egzekwowane. Mamy monitoring, mamy gremia, które zajmują się również nadzorem, nie kontrolą, bo nie jest to coś, co ustawowo zostało przyjęte, ale mamy specjalne gremia, na przykład w celu monitoringu. Organem powołanym do tego typu monitorowania jest Komitet Ochrony Praw Dziecka, który składa się z 18 niezależnych ekspertów. Te 30 lat
To rzeczywiście trzy długie dekady związane nie tylko z próbą ochrony praw dzieci. Oczywiście każdy kraj w miarę swoich możliwości stara się wypełniać tego typu zobowiązania, ale to też przyglądanie się temu, co, jakie mechanizmy, które zostały wdrożone, działają, co nie działa, oczywiście w danym kontekście, i jakiego rodzaju nowe narzędzia możemy wprowadzać, aby jeszcze bardziej uszczelnić nasze działania związane m.in. z ochroną praw dzieci. Ja chciałabym tutaj szczególnie podkreślić koncepcję z konwencji dotyczącą partycypacji dzieci. Ona może tak bezpośrednio nie da się wyłuskać, ale jeśli spojrzymy chociażby na artykuł 12, 13, 14, 15, 16 i 17, to tam wyraźnie widać, że w tym dokumencie zwrócono szczególną uwagę na uczestnictwo, nie tylko na współuczestnictwo, ale na uczestnictwo dzieci jako prawo dziecka do chociażby swobodnego wyrażania własnych poglądów, aby były one przyjmowane również przez dorosłych, ale też inne dzieci, stosownie do chociażby zdolności dziecka. Artykuł 13, 14, 15, 16, 17 to są również w tej kwestii, kwestii uczestnictwa, partycypacji, bardzo ważne artykuły, bo w nich wyrażona została idea społecznego uczestnictwa dzieci, społecznej partycypacji, o czym pisze właśnie mój kolega, pan profesor Manfred Libel, gdzie podkreślone zostało prawo do swobodnej wypowiedzi. Ja z mojego dzieciństwa pamiętam sytuacje dotyczące ryb i dzieci. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek to przeżyliście, ale moja szkoła jeszcze stosowała tego typu hasło: ryby i dzieci głosu nie mają, więc w podstawówce, kiedy nie byliśmy pytani, tak jak ryby w wodzie, metaforycznie nie powinniśmy się odzywać. Nie było tam możliwości zadania pytań, refleksyjności tej filozofii związanej właśnie z pokazaniem chociażby toku i sposobu myślenia dziecka, tego jak myśli dziecko, prawda, na lekcji, ale też podczas przerwy, podczas zajęć dodatkowych. Czy ja akurat wspominam swoją szkołę jako dosyć przyjazną opinią i tym, co dziecko myśli, natomiast w kontekście intelektualnym. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby dziecko mogło się wypowiadać jakoś głębiej na temat organizacji szkoły, zasad funkcjonowania klasy czy szkoły. Natomiast myślę, że ważną rzeczą dla mnie, i myślę, że też o tym będziemy mówili, że my jako dorośli funkcjonujemy też jako rodzice, prawda? I to też jest, czy jako osoby, które mają kontakt z dzieckiem, niekoniecznie jako nauczyciel, albo jako sąsiedzi, jako osoby po prostu w różnych kontekstach niezwiązanych z edukacją. I ja akurat miałam to szczęście, że moje poglądy i to, co mam do powiedzenia na różnych poziomach w rodzinie mojej, byłyby bardzo poważnie traktowane. Myśmy siadali przy stole, byli dziadkowie, byli rodzice, byliśmy my z bratem i każdy z nas miał swoją przestrzeń i swoje prawo. I myślę, że to było coś, co bardzo mocno ukształtowało mnie później, dało mi taką dobrą platformę do późniejszych działań. Szkoła tego za bardzo nie zabijała, natomiast ja miałam dosyć wyjątkową szkołę, bo w mojej szkole podstawowej większość dzieci, może nie większość, ale bardzo dużo dzieci stanowiły dzieci naukowców z okolicznej politechniki, więc to może też dlatego taka trochę inna szkoła. Tu warto podkreślić, czy warto się przyjrzeć też temu, jak chociażby ja jako rodzic, a później w szkole, tak, wychodząc z domu jako nauczyciel w przestrzeni szkoły, zachowuję się względem dzieci w odniesieniu chociażby do tego prawa. Bo ja jako rodzic tak mogę przykładać szczególną dbałość do tego, aby zorganizować jak najwięcej przestrzeni do tego, aby moje dzieci mogły nie tylko wypowiadać się w każdej wolnej chwili związanej z ich ekspresją, odbiorem pewnych sytuacji i odbioru świata, ale później my klikamy, tak? Zamykamy drzwi domu, wychodzimy do przestrzeni związanej z życiem zawodowym.
I teraz tutaj może też, się no właśnie, pytanie o tą też odpowiedzialność. Ale może być i w drugą stronę. Jak najbardziej oczywiście tutaj to nie może być kwestionowane, prawda? To są tylko i wyłącznie przykłady. Ale w kolejne artykuły również wskazują na podkreślanie tak prawa do uczestnictwa, prawa do partycypacji, a będzie to na przykład prawo do informacji związane z tym, aby dziecko miało świadomość, że ma prawo do tajemnicy, ma prawo do ochrony chociażby informacji związanych z funkcjonowaniem w swoim środowisku, czy też prawo do informacji dotyczące jego pochodzenia, sytuacji również trudnych. To są kwestie, o których pisał Korczak w kwestii chociażby śmierci czy przygotowania do śmierci. Chociażby pamiętamy starania Korczaka, aby przygotować dzieci w getcie, w domu sierot poprzez uczestniczenie w teatrze, przygotować je i oswoić niejako również z kategorią śmierci. Ja myślę, że tu prawo do informacji też jest istotne i właśnie w kontekście tej trudnej wiedzy, o której mówisz, Urszulo, to myślę o tym, że często nie dopuszcza się dzieci do pewnych informacji ważnych, na przykład też z bliskiej mi działki. Jest chory kolega w klasie, jest sytuacja, kiedy coś się z nim złego dzieje, nauczyciel nie informuje, dlaczego kolegi nie ma, co jest nie tak. Oczywiście dzieci wiedzą, że coś się dzieje, więc się denerwują, ponieważ tworzą jakieś własne narracje o tym, co z tym chłopcem jest i oczywiście trzeba mieć świadomość, że należy zachować prawo do prywatności tego dziecka i oczywiście nie wszystkie informacje mogą być udzielone dzieciom z klasy, natomiast takie chronienie dzieci na siłę przed trudną wiedzą, którą mają, tak naprawdę niczego nie daje. Te dzieci są zdezorientowane, nie wiedzą, jak się mają zachować. Być może niektóre sytuacje, które były wcześniej związane z trudnym zachowaniem dziecka, odnoszą do siebie, a to nie o to chodzi, prawda? Tu można powiedzieć, że to wynika ze stanu zdrowia. Więc takie chronienie na siłę dzieci przez nas dorosłych, bo my wiemy lepiej, bo my wiemy więcej, z taką ostrożnością myślę, że należałoby do tego podejść. Tutaj zwróciłaś uwagę na kategorię trudnej wiedzy. Ja może też króciutko odwołam się do autorki, bo ta kategoria została ukuta w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez panią profesor Brendę Trofanenko. My wykorzystujemy tą kategorię do analizy właśnie trudnej wiedzy i prawa do informacji związanego między innymi z traumatycznymi przeżyciami, sytuacjami przerastającymi tak, człowieka w książce Krwawy cień genocydu, interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, a szczególnie w drugiej części tej książki Edukacja o ludobójstwach, gdzie wskazujemy właśnie na trudną wiedzę. Ja tu chciałam się odnieść również do prawa do informacji związanego chociażby z badaniami, bo w wielu szkołach od wielu lat prowadzone są badania. My jako badacze badamy uczniów. Nie tak łatwo dzisiaj wejść do szkoły i nie tak łatwo dostać zgodę, aby badać, ale przecież mamy różnego rodzaju testy związane z osiągnięciami szkolnymi, mamy wewnętrzne ewaluacje i prawo do informacji to również prawo ucznia do bycia poinformowanym o tym, co się będzie działo, i kiedy po co wypełniam test, po co, w jakim celu są prowadzone te badania i czy będę później jako uczestnik tego typu badań mógł zapoznać się z rezultatami. Dla mnie jest to szalenie ważna informacja. Ja pamiętam ze swojego życia szereg właśnie takich na studiach chyba testów. Szczególnie nas testowano. Tak, na studiach nas bardzo dużo testowano, ale rzeczywiście zobaczcie Państwo, naprawdę bardzo dużo zmienia takie wprowadzenie, poinformowanie i podmiotowe potraktowanie uczniów z informacją, że po zebraniu danych, analizie danych będziecie się mogli
również dowiedzieć, jakie uzyskaliśmy wyniki i co z tego wszystkiego wynika. Mamy również w obszarze partycypacji prawo do swobody myślenia. No właśnie, nieszufladkowe myślenie, nie myślenie schematyczne, ale swobodne, czyli to prawo łączy się z prawem do swobodnej wypowiedzi, prawo do swobody sumienia i wyznania, prawo do swobodnego zrzeszania się, prawo do prywatności oraz prawo do dostępu do informacji medialnych. Ja powiem o tym prawie do prywatności, jeśli mogę, bo to jest coś bardzo mi osobiście bliskiego w kontekście tego, co robi się na przykład w szkole, zdjęcia dzieci na stronach czy w różnych miejscach, gdzie dzieci mają warsztaty, jakieś zajęcia dodatkowe. I zawsze pyta się rodziców, a gdzie pytanie do dzieci? Tak? Czy ja chcę, czy mi się podoba to zdjęcie, czy ja sobie w ogóle życzę? Czy w takim kontekście, w takim miejscu, z taką koleżanką? Myślę, że w większości naszych głów nie powstaje takie pytanie, żeby je zadać dziecku. Ile mamy do zrobienia w związku z tym? I jeszcze kolejna rzecz, o której myślę warto zwrócić z kolei rodzicom, czy sobie bezpośrednio jako rodzicom. Co my wrzucamy do sieci? Na Facebookach można oglądać różne zdjęcia dziecięce i nawet zanim dziecko ukończy taki wiek, żeby samemu móc korzystać, to już się w tej przestrzeni medialnej pojawia. Już nie mówię o tym, jak mamy szczegółowo relacjonują na tych swoich Facebookach informacje o rozwoju dziecka. Czy to jest w porządku? Czy my mamy do tego prawo? I jakie są konsekwencje dla dziecka, co więcej? Zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, bo kwestia wizerunku to kwestia w dzisiejszych czasach szalenie ważna. Ważna jako prawo do prywatności, ale też prawo do godności, o którym pisał Korczak i o którym praktycznie Korczak pamiętał na co dzień. Mamy dostęp do zdjęć z całego świata. Gdybyście Państwo, mając wolną chwilę, spróbowali przeczesać internet, wrzucając do wyszukiwarki dwa hasła: dzieci ulicy w cudzysłowie i dzieci żołnierza, zobaczycie Państwo ogrom wizerunków dzieci, które być może dzisiaj nie są już dziećmi, są dorosłymi. Być może udało im się znaleźć pracę, mają dostęp do edukacji, zmieniło się diametralnie ich życie, ale te wizerunki zostają. I tutaj dotykamy dwóch ważnych kwestii. Pierwsza kwestia dotyczy kategorii, jakimi się posługujemy, które również są już ukute i funkcjonują chociażby w języku naukowym. Czy czujecie Państwo różnicę, kiedy w tym momencie zamiast dzieci ulicy powiem dzieci na ulicy i zamiast dzieci żołnierza dodam dzieci jako żołnierze bądź dzieci w roli żołnierza? Te dwa terminy, dziecko i żołnierz, to są terminy zdefiniowane w słownikach, które leżą po przeciwnych stronach barykady. I teraz w takim ujęciu, powiązaniu, one na nowo, podwójnie bądź już kilkakrotnie stygmatyzują dziecko, nie dając mu się wyrwać z tych objęć, z tych ram stereotypizacji i nie tylko stereotypizują, ale marginalizują i dyskryminują dziecko, bo trudno w tym momencie wyjść poza ramy tej krzywdzącej kategorii. To samo jest dzieckiem ulicy, prawda? Inaczej brzmi i inaczej będziemy analizować termin dziecko na ulicy, a zupełnie inaczej podejdziemy do terminu już ukutego, stosowanego, a praktycznie powszechnie dziecko ulicy. Z tym walczyła pani profesor Judith Eniu, brytyjska aktywistka i akademiczka, która kilka lat temu zmarła, pracowała z dziećmi na ulicy. I to ona jako pierwsza próbowała w działaniu poprzez oczywiście naukę zmieniać język badań
zmieniać również język przekazu edukacyjnego i zwracać uwagę na to, że dzieci chcą i mają prawo do tego, aby być analizowane w kontekście naszych badań prowadzonych przez akademików, ale też w kontekście pokazywania ich jako pewnej kategorii społecznej, funkcjonującej chociażby w ramach edukacji. I dzieci mają prawo do tego, aby zgodzić się bądź nie na używanie swojego wizerunku. Ja od kilku lat na przedmiotach właśnie związanych z prawami dzieci staram się ze studentami analizować materiały i strony internetowe organizacji pozarządowych czy misji, które bardzo prężnie działają rzeczywiście w państwach na kontynencie afrykańskim. I na tych stronach i w tych materiałach jest aż gęsto od zdjęć. Jeżeli Państwo użyjecie tej metody, o której wcześniej powiedziałam, wrzucając w wyszukiwarkę chociażby, teraz dajmy dziecko afrykańskie, taki termin, to zobaczycie Państwo pewną metodę fotografowania dzieci. One później znajdują się na naszych kalendarzach, które kupujemy i wieszamy w kuchni. To są zdjęcia podpisane bardzo często zdawkowo, bez informacji, czy osoba, która wykonała to zdjęcie, ma prawo do posługiwania się nim, czy ona ma prawo wisieć w mojej kuchni i czy rodzice tego dziecka mają świadomość, że ja jako nauczyciel, ekspert, misjonarz, siostra zakonna zrobiłam to zdjęcie, przywiozłam je do swojego kraju pochodzenia i w celach komercyjnych, szlachetnych bardzo często, te zdjęcia wiszą w kilku tysiącach polskich domów. Bardzo często są to zdjęcia prezentujące nagie postaci dzieci. To nie jest tylko głowa w kontekście, ale często jest to rzeczywiście posługiwanie się również zdjęciem przedstawiającym bardzo niezręczną sytuację dla dziecka, bądź uchwycenie pozycji dziecka, która później może skutkować również negatywnymi skojarzeniami, bo kiedy widzimy ubóstwo, czy dziecko właśnie w kontekście ubóstwa, my skupiamy swoją uwagę na tym, jak w strasznych warunkach tak funkcjonuje i jak nieszczęśliwe będzie to dziecko. Ja się właśnie zastanawiałam nad tym, ile z nas zapytało własne dzieci o to, czy może nosić ich zdjęcia w portfelu na przykład. Ja przez długi czas znajomym mówiłam, no bardzo mi przykro, nie mogę mojej najstarszej córki wam pokazać. Musicie mi wierzyć na słowo, że to ładna blondynka, ale ona nie wyraziła ochoty. Niedawno dała mi to zdjęcie, jestem bardzo szczęśliwa, ale właśnie pod tym kątem pomyślmy, czy też w kontekście bliskich osób, tak? Dzieci daleko będących od nas, dzieci uczniów, ale i tych dzieci, które mieszkamy drzwi w drzwi, czy naszych własnych dzieci. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu zgodnie z naszą prezentacją i będziemy mówić o nowym odczytywaniu praw dziecka w podejściu Janusza Korczaka. Tutaj jest taka dychotomia, z jednej strony dawniej dla dzieci, tak? Dziś z dziećmi, tak? Czyli nic o nas bez nas, czyli z perspektywy dziecka, rozwiązania dla dziecka bądź na rzecz dziecka. Tak, bo rzeczywiście Korczak był jednym z niewielu przedstawicieli swoich czasów zorientowanych tak mocno na prawa dziecka i tak bardzo funkcjonującym rzecznikowsko, prawda? Mówi się, że zresztą, że był pierwszym rzecznikiem dzieci, chyba jedynym aż tak wyemancypowanym. Chciałam zwrócić uwagę w tym kontekście na to, że w pierwszych dekadach chociażby rozwoju europejskiego, zachodniego dyskursu o partycypacji dzieci, to jest zresztą czas związany z konwencją lata 90., podstawowym kontekstem ideowo-teoretycznym były koncepcje z tak zwanego nurtu nowej socjologii dziecka, czy nowej socjologii badań nad dzieciństwem. I badacze, którzy w tym nurcie tworzyli, pisali o dziecku, czy też reprezentowali ten nurt, mówili,
czy rozpoczynali wymianę od podkreślania, że dziecko jest aktorem społecznym. Zaczęli pokazywać dziecko jako aktywnego uczestnika codziennego życia społecznego i przez nich dziecko zostało nazwane między innymi konstruktorem swojego świata oraz, co istotne w tej kwestii, konstruktorem i współkonstruktorem świata społecznego, a więc i świata dorosłych. To był kolejny taki zwrot w nauce, ale też w naukach społecznych dotyczących studiów nad dzieciństwem. One wiązały się przede wszystkim z emancypacją kobiet, bo gdyby nie emancypacja kobiet, nigdy by prawdopodobnie nie doszło do tak ważnej emancypacji dziecka związanej chociażby z podkreślaniem, że dziecko jest współkreatorem i współkonstruktorem świata społecznego, świata, który nas otacza, a więc nie tylko swojego własnego, ale świata dorosłych. I nowa socjologia dziecka, zorientowana na studia nad dzieciństwem, promowała wartość dziecka, jego pozycję w układzie społecznym i, co ważne, ona zmieniała rozumienie dziecka z przedmiotu działań wychowawczych, to na pewno znamy, i socjalizacyjnych w istotny dla rozwoju społecznego podmiot, jakim stało się dziecko w ujęciu społecznym, kulturowym i powoli również politycznym. W 2020 roku w styczniu wyjdzie książka, niestety tylko na razie po niemiecku, ja bym bardzo chciała ją przetłumaczyć. Będę motywować intensywnie do tego działania. Pana profesora Manfreda Libla, który uparł się i napisał tą książkę, która ma tytuł w tłumaczeniu na język polski Niesłyszalne dzieci i władza. On właśnie w tej książce pokazuje, jak istotnymi podmiotami, ale niesłyszalnymi dla społecznych zmian, szczególnie w XXI wieku, są dzieci i młodzież. Tak jak wspomniałam, mam nadzieję, że ta książka kiedyś zostanie opublikowana w języku polskim. I te stanowiska socjologów, o których wspomniałam wcześniej, one podkreślały znaczenie partycypacji dzieci, głównie w wymiarze korzyści związanych z rozwojem ich podmiotowości i wskazywały też na inne korzyści, jakie dzieci odnoszą przez partycypację, uczestnictwo społeczne, zwłaszcza korzyści psychologicznych i socjalizacyjnych związanych z socjalizacją społeczną. A czy ja mogę o korzyściach dla dorosłych? Bo tak, mi się skojarzy takie ciekawe wydarzenie. Miałam przyjemność odwiedzić Cię w Poczdamie i stałam sobie na przystanku tramwajowym, była wycieczka szkolna, wczesnoszkolne to były dzieciaki i stały sobie równo na peronie, znaczy na przystanku tramwajowym, rozmawiały sobie, śmiały się, nikt się nie przepychał, nikt się nie bił. Te dzieci były naprawdę spokojne, a z drugiej strony zrelaksowane i naprawdę nie sprawiające wrażenia jakichś zahukanych, cichych, a z drugiej strony nie były problematyczne ani dla nauczycielki, która z nimi była, ani dla otoczenia dookoła. Powiem szczerze, że zszokował mnie lekko ten wizerunek, ponieważ raczej jestem przyzwyczajona do zupełnie innych widoków w Polsce. I moje pytanie do Ciebie takie, Urszulo, czy Twoim zdaniem to jest właśnie dlatego, że w Niemczech daje im się tą przestrzeń do decydowania, tak jak mówiłaś o pokazywaniu obrazków, co dzieci chciałyby jeść i stąd też one nie mają potrzeby w jakiś sposób taki mało przyjazny dla otoczenia akcentowania własnej obecności? Czy to może jakkolwiek być związane jedno z drugim? Nie. Ja powiem szczerze, że nie łączyłabym tych dwóch kwestii i wielokrotnie spotkałam się w Niemczech z przeciwnymi sytuacjami. Aha, tak? Czyli to jednostkowa sytuacja. Myślę, że może niekoniecznie jednostkowa, bo rzeczywiście w części niemieckich rodzin, te, które ja poznałam, czy do których miałam poprzez badania dostęp, dzieci są troszeczkę w inny sposób wychowywane. One są małymi dorosłymi w tym pozytywnym sensie, to znaczy mają prawo już od maleńkości do współdecydowania praktycznie o wszystkim,
jedziemy na wakacje, to nie tylko tata i mama, ale już 3-letni syn. Kwestia ubioru, kwestia tego, co jemy, tak, co kupujemy. Od samego początku, kiedy dziecko już zaczyna mówić, ono partycypuje w tych decyzjach. Ono też ma dostęp do wszelkiego rodzaju informacji związanych z funkcjonowaniem w rodzinie. Ja bardzo często jestem przerażona tylko tym, jak w listopadzie, grudniu widzę moje koleżanki, które niosą na rękach swoje małe dzieci, które je w taki sposób hartują. One je nie do końca ubierają. Czyli często przy tych naszych pogodowych zawirowaniach do tramwaju czy do metra dzieciaki są noszone bez czapeczki, w jakichś piaskach z lekką kurteczką, po to, żeby hartowały swój organizm. No ale to znamy chyba z wcześniejszych lat również. To może przejdźmy do szkoły dzieci, bo skoro dajemy przestrzeń, to zobaczmy, co tutaj dzieci o szkole mówią. A to jest ciekawostka. Co to takiego? Tak, to też jest bardzo ważny cytat z Małego Przeglądu, czyli też Korczak i prawo dzieci do wypowiedzi, do swojej własnej rzeczywistości, bo Korczak rzeczywiście zorganizował pierwszą gazetkę. Dzisiaj mamy mnóstwo możliwości narzędzi internetowych. Dzieci mogą same konstruować swoje newslettery, mają dostęp do różnych narzędzi, również szkoły starają się propagować, umożliwiać dzieciom tego typu publikacje czy wypowiedź pisemną, ale Korczak to jest wypowiedź dziecka, prawda? I w tym cytacie jest rzeczywiście zawarty bardzo ważny przekaz, więc szkoła prowadzona przez dzieci ma wady i zalety. Ten przekaz dotyczy szkoły. Czyli dziecko ma też samą świadomość, tak, że one nie byłoby idealna ta szkoła, że tak. Im brakuje wiedzy i doświadczenia. Tak. Czyli dziecko ma świadomość swoich braków, tak? Dokładnie, dokładnie. Ale to był Korczak, tak? I zespół Korczaka, bo tutaj muszę podkreślić, o czym często nie mówimy, bądź o czym nie pamiętamy, że Korczak nie był sam na pokładzie. Korczak miał innych wychowawców, miał współpracowników, szalenie ważne postaci. To nie była tylko Stefa Wilczyńska czy Maryna Maria Falska, ale inny, ograniczony, ale jednak sztab ważnych ludzi, którzy stali gdzieś, prawda, w cieniu, za plecami, ale byli szalenie ważni. I Korczak miał przecież za swoich współpracowników dzieci. Bo kiedy Państwo popatrzą na metody, jakie Korczak stosował w swoim podejściu wychowawczym w domu sierot, to przecież te metody dzisiaj, one są tak aktualne, one są moim zdaniem szalenie ważne dla tworzenia przestrzeni do partycypacji, bo sam fakt wprowadzenia nowych dzieci do domu nie przez dorosłego, ale przez tak zwaną dwójkę rówieśników, to był mentoring. Dzisiaj możemy użyć tego słowa, prawda? Mentoring od słowa mentor, gdzie starsze dzieci bądź równolatki przez 2 tygodnie, miesiąc wprowadzały nowe dzieci, zapoznawały je z funkcjonowaniem życia, zasadami, prawami w domu sierot, tym jak funkcjonować, w jaki sposób również włączać się w różnego rodzaju działania. W domu sierot był też pokój ciszy, bo Korczak uważał, że każde dziecko właśnie ma prawo do prywatności. I często, kiedy chodzimy do szkół, osobiście mi takiego miejsca brakuje, bo taki pokój ciszy byłby, uważam, ważny nie tylko dla dzieci, ale on jest szalenie ważny dla nauczycieli. I teraz wystarczy powiesić tabliczkę na drzwiach, oczywiście, jeśli dysponujemy taką przestrzenią, pokój ciszy, tak? Jak dużo to zmienia, że dziecko bądź dorosły może w tej przestrzeni pobyć, pomodlić się, jeśli jest wierzące, bądź po prostu popłakać, bo do tego to pomieszczenie służyło. I wiele, wiele innych metod również mogę podzielić się tekstem, jeżeli
będą Państwo mieli taką ochotę. To może to, krótko o tych metodach, to, bo tu warto pokazać, jakie oręże nam nauczycielom daje Korczak, które tak naprawdę nie są stosowane, prawda? No, mamy parlament, dzieci, sąd. Korczak był sądzony również, poniósł karę. O tym też musimy pamiętać, ale pytanie, czy my dorośli dzisiaj, a chociażby w systemie współczesnych szkół, jesteśmy w stanie poddać się karze, jeżeli zastosujemy tego typu podejście oparte na właśnie parlamencie, sądownictwie, no i później karaniu i nagradzaniu. Były plebiscyty, czyli zeszyt, do którego Korczak bądź jego współtowarzysze, również dzieci, na początku każdego tygodnia zapisywali deklaracje poszczególnych dzieci, oczywiście, które chciały same z siebie zadeklarować, że w tym tygodniu będą grzeczne, czy zrealizują jakiś dobry uczynek, czy będą współdziałały w wykonaniu jakiegoś zadania. To wszystko było skrzętnie notowane i pod koniec tygodnia wieczorem w głównym pomieszczeniu wszyscy się spotykali, odczytywali i analizowali, czy rzeczywiście dziecko, które zadeklarowało, że będzie pomagało chociażby w kuchni przez cały tydzień, czy się z tego wywiązało. Oczywiście za to były nagrody, ale zobaczcie Państwo, tu nie chodziło o nagrodę, tu chodziło o coś więcej. O to, że dziecko samo z siebie chciało zmierzyć się ze swoimi słabościami. Tak? Przychodziło i prosiło o zanotowanie tego, że ja sam z siebie chciałbym coś w moim podejściu do najbliższego świata zmienić, chciałbym poprawić, chciałbym też pokazać, że ja potrafię, prawda? To jest to prawo do godności poprzez uświadomienie sobie sprawczości. To, o czym też wielokrotnie Korczak pisał, co na każdym kroku podkreślał. Ja myślę, że to jest taki dobry moment, żeby przejść do kontekstu międzykulturowości, bo ten kontekst stwarza nam kolejny poziom komplikacji. Tak? Skoro sama kwestia praw dziecka, nawet rozpatrywana w kontekście homogenicznego środowiska, jest trudna, to jakie to jest niezwykle wielkie wyzwanie prawa dziecka realizować w społeczności klasy czy szkoły, gdzie mamy dzieci z odmiennym kontekstem kulturowym, prawda? I to jest też wyzwanie coraz bardziej obecne w rzeczywistości szkolnej, gdzie mamy na przykład w Warszawie szkoły, gdzie jest bardzo duża mniejszość uczniów i uczennic, na przykład pochodzących z Wietnamu, a przynajmniej, że jedno z rodziców pochodzi z Wietnamu, czy mamy sporo dzieci z Ukrainy pochodzących, prawda? Czyli to jest jakby zupełnie inny poziom realizacji praw dziecka w tym momencie. To jest ten sam poziom realizacji praw dziecka. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o inne podejście i o zmianę myślenia, ale to ta zmiana myślenia musi nastąpić w zespole, bo jednostka nie podoła. Tu chodzi o kompleksowość i o wspólnotowość, tak? Bo w historii mieliśmy wiele przykładów związanych z samotnym rycerzem na koniu, który chciał walczyć z wiatrakami. Tak? Wiemy dobrze dzisiaj, w naszych czasach, że możemy podejmować tego typu działania, ale bez wsparcia zespołu, bez zaplecza, no i przede wszystkim bez próby zrozumienia, w jakim świecie dzisiaj funkcjonujemy i w jakim funkcjonują nasze rzeczy, to będzie bardzo trudne zadanie. I dobrze, że zwróciłaś się ku różnorodności kulturowej w naszych polskich szkołach. W porównaniu z państwami Europy Zachodniej to jest bardzo mała grupa, jeżeli chodzi o liczebność dzieci z odmiennym kontekstem kulturowym. Mamy tutaj nie tylko dzieci uchodźcze, których jest garstka, ale mamy dzieci z kontekstem migracyjnym, nie tylko migrantów ekonomicznych, ale również innych grup rodziców, którzy zdecydowali się na zamieszkanie w Polsce, chociażby z innych przyczyn biznesowych i tak dalej, ale musimy też pamiętać o dzieciach, które badała pani profesor Moszczyńska-Grzymała z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z zespołem.
o dzieciach z tak zwanych powrotów, czyli naszych polskich dzieci urodzonych na wyspach, urodzonych w krajach skandynawskich, które wracają do, może niekoniecznie wracają, ale zderzają się z naszymi szkołami i sposobami próbują negocjować, tak, sposób funkcjonowania, czy w grupie rówieśniczej, czy w języku polskim, jako w tym momencie języku narodowym. I musimy też pamiętać o pozycji nauczyciela, bo bardzo często ten nauczyciel może być w swoich działaniach czy w swoich ideach osamotniony. To nie jest taka prosta sprawa i na to też potrzeba czasu, bo czasu też wymaga przygotowanie, przestawienie się jako na przykład kadry szkoły, zespołu, prawda, na funkcjonowanie w nowych realiach, nowej rzeczywistości, chociażby społecznej. Tu chodzi też o metody pracy, chodzi o dostęp do narzędzi, chociażby książek, publikacji i informacje, tak? Jak adoptować i w jaki sposób wykorzystywać w świecie, który tak szybko i tak diametralnie się zmienia. Bo często słyszę podczas wywiadów prowadzonych na temat obecności dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole, że te dzieci są wykorzystywane jako takie laboratoria wiedzy o swoim kraju pochodzenia. Ale pamiętajcie Państwo, że bardzo często wykorzystanie w dobrej wierze dziecka jako laboratorium informacji o swoim kraju pochodzenia, narodowości, kulturze, tradycjach, obyczajach, ono jeszcze bardziej to dziecko wycofuje nam z grupy. Bo takie dziecko, które nie do końca na początku czuje się kompetentne w mówieniu w języku polskim, bo mówi z błędami, bądź jest tłumaczone, ono jeszcze bardziej się wycofa z funkcjonowania w klasie szkolnej bądź w grupie, z uwagi na to, że wie, że ten przekaz był niekompletny, bądź ono nie wie tak naprawdę, bo jest przedstawicielem swojego kraju, nie wie, co będzie ciekawe dla osób o odmiennym, tak, spojrzeniu na jego chociażby kulturę, kraj pochodzenia, jako zagadka, czy jako właśnie te tradycje, tak, ludyczność, folklor i tak dalej, bo my nadal w takich kategoriach troszeczkę stereotypowych prezentujemy też w edukacji międzykulturowej, czy w edukacji dotyczącej różnych kultur, te zagadnienia dotyczące tradycji, obrzędu, zwyczajów i obyczajów. To ja jeszcze tylko jedną krótką rzecz chciałam tu wskazać o tym, że my jako dorośli często obarczamy dziecko z odmiennym kontekstem kulturowym, które lepiej zna polski niż rodzice. Prawda? Mhm. I tutaj ono jako tłumacz, jako pewne ogniwo pośrednie uczestniczy i to też trzeba pamiętać, że to dziecko obciąża, zwłaszcza, że pewne rzeczy nauczyciel powinien omówić z rodzicami bez pośrednictwa dziecka. Oczywiście często jest tak, że trudno jest pozyskać kogoś znającego język, a nie będącego dzieckiem właśnie tym konkretnym, natomiast o tym też należy pamiętać. Natomiast proszę Państwa, ja tu jestem też strażnikiem czasu, więc jeszcze trochę rzeczy przed nami, a bardzo zależy nam na Państwa pytaniach, więc chciałabym... Może tak, może to jest ten obszar do pytania, potem jeszcze 3 slajdy, ale to już skrótowo potraktujemy, bo interesuje nas, co Państwo... zaciekawiło. Skoro mówimy o partycypacji, tak, to nie możemy tylko i wyłącznie mówić o partycypacji, ale bardzo serdecznie zachęcamy do dialogu, do zadawania pytań. Czy mieliśmy jeszcze pytanie o materiały, tak, po dzisiejszym spotkaniu, czy będzie cała taka paczka jakichś materiałów po tych 6 webinariach? Znaczy, to jest tak, proszę Państwa, że po każdym webinarium był wysyłany newsletter i tam były informacje dotyczące materiałów i aktywności, jakie nauczyciel może podejmować z uczennicami i uczniami. Po tym webinarium też otrzymają Państwo taki newsletter z rozbudowaną mocno częścią merytoryczną. Oczywiście materiały i aktywności będą wskazane jak zawsze, natomiast tutaj zależało nam na tym, żeby... Ponieważ jest to jednak tematyka niby obecna w przestrzeni szkoły, w większości szkół, jeśli nie we wszystkich, są wywieszone prawa dziecka na pewno, bo są ładne, kolorowe plakaty na ten temat. Natomiast mimo, że to jest obecne w szkole, na ile
rzeczywiście przenika myślenie o tym, czym jest szkoła i codzienną rzeczywistość szkoły, to jest troszeczkę coś innego, więc ta część merytoryczna została rozbudowana. Część osób nie dostała tych informacji, możliwe, że trafiły gdzieś do spamu. To jest możliwość, natomiast w takim razie jeszcze sprawdzimy, czy do wszystkich Państwa, którzy byli w projekcie, doszły te newslettery i postaramy się, żeby Państwo je otrzymali, bo staraliśmy się, żeby te wszystkie materiały, które przygotowaliśmy, rzeczywiście Państwa wspierały i były dla Państwa interesujące, więc dziękuję za to pytanie. Mamy tutaj pytanie. No ja myślę, że przede wszystkim no to jest przestrzeń do rozmowy. Tak. Chociażby na godziny wychowawcze, tak? I ja myślę, że to z tym pytaniem też się łączy to, że dzieci i młodzież robią sobie nawzajem filmiki różnego rodzaju bez pytania siebie o zdanie. Ja nawet nie mówię tu o jakieś złośliwe rzeczy, które są karą czy jakimś rozgrywką między dziećmi. No to jest przede wszystkim, jeśli ja mogę się wypowiedzieć, to zdecydowanie rozmowa na godzinach wychowawczych w ramach zajęć na przykład z informatyki też, bo z wykorzystaniem portali przecież społecznościowych często dzieją się różne rzeczy, więc to na pewno jest przestrzeń do rozmowy właśnie z partycypacją młodzieży i dzieci. Ja mogę podać przykład jednego z rozwiązań, jakimi posługują się Niemcy w Berlinie i w Poczdamie, gdzie nauczyciele już w szkole podstawowej na zajęcia o wizerunku w sieci i publikowaniu informacji związanych chociażby z tożsamością dziecka zapraszają policję. Przychodzi zawsze pan policjant i pani policjantka i oprócz pogadanki pokazują przykłady bardzo trudnych spraw związanych z zawłaszczeniem wizerunku dziecka. Dotykają również kwestii związanych z wykorzystywaniem później tych wizerunków w celach pornograficznych, bo takie rzeczy się zdarzają, bądź kradzieży tożsamości, co jest już bardzo trudną kwestią związaną z tak ukradzeniem tożsamości najpierw w sieci dziecku, które opublikowało swoje dane, czy dostępu chociażby do innych rzeczy znajdujących się na komputerze, którego używa dziecko. Wiem, że te pogadanki szkoły bardzo sobie cenią i rzeczywiście Niemcy również udostępniają filmiki w kampaniach społecznych skierowane do dzieci, do pierwszych klas szkoły podstawowej. Inne są materiały dotyczące kampanii społecznych do starszych dzieci, związane właśnie z próbą powstrzymania publikowania wizerunku i udostępniania danych osobowych w sieci, na portalach społecznościowych, na których bardzo aktywne są dzieci. Ja myślę tutaj jeszcze o jednej rzeczy, że bo to pytanie tak naprawdę dotyczyło, też rozumiem, to, że dziecko samo publikuje swój wizerunek. Bo ja jakby tutaj w innym kontekście to pytanie zrozumiałam. Natomiast jeżeli chodzi o pokazywanie siebie w różnych sytuacjach, które my określamy właśnie jako osobiste i intymne, to też musimy się zastanowić, jaką wrażliwość ma dane dziecko. Tak, co dla niego jest osobiste i intymne i co to dla niego znaczy. Poza tym, jeśli popatrzymy na to, co dzieci oglądają, co młodzież ogląda, to możemy się bardzo mocno zdziwić, tak? Te zdjęcia, które nam się wydają, że są, i najprawdopodobniej mamy rację, że to jest jakieś przekroczenie granicy intymności, że dziecko nie ma tej świadomości, to też rozmawiać, pokazywać, jakie mogą być z tym obrazem skojarzenia, jakie to może wywoływać późniejsze efekty, czy o tym na przykład myślały te dzieci, czy ta młodzież, czy spodziewają się, że konsekwencje mogą być takie czy inne. Przypominać też, że w sieci wszystko tak naprawdę jest, więc jeżeli oni na przykład będą aplikować o pracę później, czy będą rodzicami, no to potem mogą kompletnie nie chcieć takiego wizerunku, więc rozmowa, pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić i chyba najważniejsza. To jest pierwszy krok, bo w przypadku dzieci tego typu informacje trzeba utrwalać. Proszę Państwa,
No niestety, świat kusi, tak? Kusi internet. I teraz, jeżeli nie ma mnie w sieci, to w wielu głowach dzieci nie istnieje. No ja też od mojej bratanicy usłyszałam taki tekst, ciociu, no jak cię nie ma, no to nie istniejesz tak na jednym z portali, więc nie istnieje nadal. Natomiast utrwalanie, tak, to jest jakby tutaj powracanie do tych informacji, ale też odsyłanie dzieci, czy z pracą, czy jako refleksja do przemyślenia, wyobraź sobie, co by się stało, gdyby, prawda? Takie wskazywanie na problematyczność, rozwiąż to zadanie w swojej głowie. To może być bardzo pomocne. To oczywiście nie będzie skutkowało w przypadku dużej grupy, ale myślę, że sukcesem będzie to, że dotrzemy do jakiegoś procenta, prawda, dzieci, i dzięki temu no, powstrzymamy pewne bardzo trudne później sytuacje. Kolejne pytanie, tutaj troszeczkę dłuższe. Pozwolę sobie przeczytać, bo może część z Państwa nie widzi. Bardzo trudno jest mi uczyć w klasie z dzieckiem obcego pochodzenia. Wiem, że chcę brać udział w lekcji, ale nie rozumiem tego, co mówi. Nie rozumiem tego, co pisze. Dziecko się nie rozwija, widzę to. Czy zapytać się go, czy chce, by wspominać o Ukrainie w czasie lekcji? Bo widzę, że zachowuje się tak, jakby nie chciał, by wspominać o jego kraju. Co robić? Ja bardzo chętnie podeślę Pani link do materiału, który został w tamtym tygodniu opublikowany w języku polskim, dotyczący właśnie pracy z dziećmi z odmiennych kultur i narodowości, wskazujący na to, że nauczyciel jest tylko nauczycielem i nie jest ekspertem we wszystkich sprawach związanych chociażby z funkcjonowaniem dziecka w klasie szkolnej. Tutaj potrzebna by była diagnoza, bo nie wiemy, tak, czy i z jakich przyczyn dziecko zachowuje się tak, jak pani tutaj wskazuje. Tak, to jest też bardzo krótka informacja dla mnie. Na pewno nie sugerowałabym o pytanie dotyczące wspomnień z Ukrainy w czasie lekcji, bo to może jeszcze bardziej wycofać dziecko, albo też nie wiemy, jak układa się współpraca w grupie, w klasie szkolnej. Nie wiem też, na jakim etapie edukacyjnym, w której klasie jest dziecko. To jest bardzo ważne. I też na jakim poziomie jest język polski jako obcy dziecka. Czy jest to dziecko, które już w jakiś sposób funkcjonuje w realiach języka polskiego jako obcego, czy jest uczone po polsku w klasie szkolnej bez możliwości wcześniejszego przygotowania, bo mamy już dzisiaj klasy przygotowawcze, ale one nie funkcjonują we wszystkich szkołach, i w tym momencie, czy dziecko ma chociażby dodatkowe zajęcia z języka polskiego i czy jest w jakiś sposób angażowane w inne aktywności związane z funkcjonowaniem w szkole. Tu już jeszcze pytanie, dlaczego ona z tej Ukrainy wyjechało, tak? Bo tu może mieć różne trudne skojarzenia, różne trudne emocje, więc też dobrze by było się, no, podejrzewam, od rodziców dowiedzieć, dlaczego przyjechali tak w sposób oczywiście taktowny. Dlatego też może nie chcieć mówić, tak? Tutaj jest za dużo niewiadomych, stąd też diagnoza tego przypadku potrzebna by była, no, dokładna, tak? Pani pisze, że to piąta klasa. To bez diagnozy nie jesteśmy w stanie, tak? Ale piąta klasa to już ten etap, gdzie dziecko się po prostu wstydzi. I wycofanie może być związane z tym, że nie chce ani się odzywać, ani jakby funkcjonować w lekcji z uwagi na to, że boi się, prawda, kolejnej chociażby stygmatyzacji, wykluczenia związanego z tym, że jest niekompetentny bądź słabo rozumie i umie język polski. To się zdarza w każdej grupie. Zdarza się wśród dzieci polskich na wyspach, prawda, kiedy jako 11 czy 12-latkowie docierały z rodzicami i były włączane w edukację w szkołach brytyjskich. Więc ta zasada jakby jest tutaj tożsama. Może link do tych materiałów też byśmy może zebrali, tak, żeby. Myślę, że mogę, bo to są organizacje pozarządowe, które również w otwartym dostępie opublikowały. Ja Państwu to wyślę. Dobrze. Tu mamy bardziej takie stwierdzenie, ale też taką sytuację też dotyczącą Facebooka i zdjęć. O, Pani napisała: mój syn i synowa zakazali mi pokazywać zdjęcia wnuczki na Facebooku
i nie wbijają jej zdjęć do internetu. Zostałam przez nich wyedukowana w sprawie ochrony wizerunku, ale też prywatności. Ja bardzo gratuluję. Tak, pogratulować naprawdę wnuczko, wnuczce, bo w internecie nic nie ginie i za kilkanaście lat myślę, że ona będzie bardzo wdzięczna za to, że nie promowała pani wizerunku swojej wnuczki. Wiecie państwo, to, że nic nie ginie, to oznacza, że za kilkanaście lat, może kilka, w przypadku dzieci, których wizerunki plączą się na różnych stronach internetowych, może to oznaczać poważne konsekwencje dla ich życia zawodowego, dla kariery zawodowej, bo łatwo jest wyciągnąć coś przeciwko młodej osobie, która rozpoczyna chociażby karierę. Ja pamiętam przykład z projektu na Kaukazie Międzynarodowego, w którym to był 2004 rok, w którym uczestniczyło 8 krajów. Ja byłam koordynatorką grupy polskiej i myśmy znaleźli się w Gruzji, gdzie po prostu nas fotografowano. To był 2004 rok. Ja sobie nie zdawałam sprawy, dopóki koledzy nie znaleźli mojego zdjęcia na bardzo niecenzurowanym portalu, co można zrobić ze zdjęciem. Ja po prostu zostałam jako blondynka wrzucona na jedno z gruzińskich forów z postaciami kobiet, tak? A później to zdjęcie zaczęło żyć swoim własnym życiem. Było bardzo często już wykorzystywane. Nie znałam wtedy języka gruzińskiego, nie byłam w stanie się zorientować, co z tym zrobić. Uratowali mnie koledzy, właśnie Gruzini, którzy dotarli do autora i wykasowali te połączenia, bo to były już połączenia w Photoshopie. Więc naprawdę uczulam państwa na to, jak szybko wędrują zdjęcia, jak w kawałkach później mogą państwo za kilkanaście lat oglądać swoje wnuczki bądź wnuczków. Oby nie. Tu nawiązanie do tego poprzedniego. Też mam dzieci z Ukrainy od września tego roku. Dzieci mają dwie godziny języka polskiego tygodniowo indywidualnie. To klasa pierwsza i szósta. Też proszę link do materiałów. Oczywiście. Ja państwu też wyślę link do książki, ale jest to książka ponad 400-stronicowa z panią dr Edytą Januszewską. W 2017 roku opublikowałyśmy wyniki badań. Może będzie to książka, która państwu pomoże, bo tam też skupiamy się właśnie na kwestiach związanych z funkcjonowaniem dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole, które obrazują, dlaczego, z jakich przyczyn, na podstawie oczywiście wywiadów przez nas przeprowadzonych, dzieci wycofywały się, nie chciały brać udziału w lekcji, bądź były zestresowane, nie chciały funkcjonować ze swoimi rówieśnikami. Tytuł tej książki: Dziecko w cudzysłowie inne kulturowo, kropka z badań nad edukacją szkolną. Jeżeli państwa nie zasypuję tymi publikacjami, to bardzo chętnie również udostępnię. W newsletterze będzie tak zawarty link na pewno, a więc możecie państwo na to liczyć. Ja bym, Arturze, wróciłbyśmy tak do prezentacji. Tak, szybciutko, bo mamy jeszcze takie trzy tematy, które myślę są bardzo istotne właśnie o podejściu do nauczyciela jako praktyka i zaangażowanego badacza codzienności szkolnej. Tutaj chodziło nam o to właśnie, jak blisko jest to, co robi nauczyciel, z tym, co robi naukowiec. Co prawda może w pierwszym rzucie oka na to nie wydaje się to bliskie. Natomiast o co nam tutaj chodziło? Pierwszy wymiar będzie powiązany chociażby z wymogami możliwości pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego. I na własnym przykładzie powiem, kiedy dostałam pracę na Uniwersytecie w Niemczech, najpierw sprawdzano, czy mam doświadczenia pracy w szkole. Jako profesor, tak, jako akademik na uniwersytecie musiałam pokazać, że mam minimum 3 lata pracy w szkole. Nieważne, czy pedagoga, czy nauczyciela, ale ja miałam pokazać, udokumentować, że wiem, co to znaczy praktyka i wiem, co to znaczy szkoła, tak? Nieważne, czy polska, czy niemiecka. Czyli to jest nawiązanie do podejścia do nauczyciela jako praktyka, który później staje się badaczem. To jest ten pierwszy wymiar.
Nie wolno nam w tamtym wymiarze badać chociażby szkoły bez świadomości i doświadczeń wcześniejszych pracy w tego typu instytucji. Ale drugi wymiar dotyczy właśnie samego nauczyciela, czyli podejścia do nauczyciela jako praktyka i zaangażowanego badacza codzienności szkolnej, bo nam się zmieniają bardzo szybko w tym momencie programy studiów. Przygotowujemy przyszłych nauczycieli, kandydatów, czyli studentów, włączając w ich kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim właśnie tego typu seminaria czy konwersatoria związane z prowadzeniem przez nauczyciela czy pedagoga badań zaangażowanych, badań w działaniu, pracy z uczniami w kontekście ewaluacji choćby swojej pracy, aby móc spojrzeć na to, co ja robię w klasie czy w szkole, ale przez pryzmat doświadczeń moich uczniów. Ktoś kiedyś bardzo dobrze powiedział, każdy nauczyciel jest badaczem, bo jeżeli nie przyjrzy się w opiniach, odpowiedziach swoich uczniów na pytania związane z tym, jak funkcjonuje w swojej pracy w szkole, nie będzie też dostrzegał tego, kim jest. To jest ta kwestia bachtinowska chociażby, prawda? Przeglądania się w oczach innego. Tak? Tym innym w tym wypadku jest nasz uczeń, nasza uczennica. Czyli reasumując, tak naprawdę nauczyciel bada po to, żeby lepiej wychowywać i uczyć. Bo na przykład obserwuje klasę szkolną, możemy to nazwać jako obserwacja uczestnicząca niejawna. Tak, ja patrzę na dzieci, jak się rozwijają, patrzę na to, jak między sobą funkcjonują. To jest ten pierwszy kontekst badawczy. Poza tym Państwo prowadzicie testy różnego rodzaju, sprawdziany. To też jest aspekt badania, prawda? I tutaj ten aspekt wiedzy metodycznej i metodologicznej jest bardzo dla Państwa istotny. Tak, bo tutaj chodzi o wyjście poza te sztywne ramy. One są ważne, prawda? Ale tu chodzi o element spotkania, gdzie ja jako nauczyciel i badacz rzeczywistości czy codzienności szkolnej mogę spotkać się z moimi uczniami w obszarze tego, o czym dyskutujemy i co ja staram się zbadać, prawda? Przez chociażby pryzmat ich wypowiedzi, tego, w jaki sposób zachowują się. Przyjmijmy tutaj godzinę wychowawczą, tak? I ważne są metody, ale też rozumienie tego, kiedy i w jaki sposób mogę zastosować taką, a nie inną metodę, aby po pierwsze ona była bezpieczna nie tylko dla moich uczniów, ale i dla mnie. Bo tak jak w każdym zawodzie, Państwo mogą się znudzić, jeżeli mamy ciągle ewaluację związaną z zastosowaniem tego samego podejścia, tej samej procedury, tego samego narzędzia, to się staje rutyną, tak? Nikt nie lubi rutyny, no chyba że mamy taką grupę, ale no Państwo na pewno nie, bo tu wszyscy nasi prowadzący mówią, że są bardzo Państwo aktywni i pomysłowi, więc to akurat grupa jest, która na pewno skorzysta z pomysłów, ale na alternatywy. Tak, ale to właśnie jest to zaangażowanie, tak, że ja się dzięki temu rozwijam, bo ja nie poprzestaję tylko na tym, że wchodzę do pracy i z niej wychodzę, ale podejście oparte o zmianę i moje zaangażowanie rozwija również mnie. I teraz ten kapitał, który mam w sobie, mogę rozwijać. To nie jest stagnacja, to nie jest zatrzymywanie się na tym samym poziomie, tylko, proszę Państwa, naprawdę, Państwo macie ogromny potencjał w sobie. Ja wiem, że tutaj zawsze przeszkodą jest czas, często jest zmęczenie, ale jeżeli będziemy tylko i wyłącznie bazować na tym samym materiale, na tych samych metodach, na tych samych podejściach, to w tym momencie nie tylko my będziemy znudzeni, ale również nasi uczniowie, tak, którzy uczestniczą w naszych zajęciach. Czyli tu jest kolejny obszar, czyli nauczyciel, badacz, który stosuje właśnie badania po to, żeby się rozwijać, tak, a poza tym po to, żeby patrzeć, w jakim kierunku i na jakich zasadach i dzięki jakim narzędziom będzie się rozwijała nasza klasa czy szkoła, w której jesteśmy częścią. Ja wejdę Ci w słowo, to jest bardzo ważne dzisiaj narzędzie zmiany społecznej. Państwo są inicjatorami narzędzia zmiany społecznej. Bez Państwa pracy
nie tylko tej dydaktycznej, ale właśnie tej związanej z ewaluacją, z badaniem zaangażowanym, trudno byłoby inicjować zmiany, bo młodzi ludzie spędzają z Państwem większość czasu. A przechodzimy do kolejnego elementu, czyli badania jako podstawa oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, czyli w zasadzie to jest podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy i warto tutaj, myślę, skorzystać chociażby z koncepcji Action Research, która w pedeutologii jest ładnie rozwinięta, to też Państwu podeślemy, i popatrzeć na to, że tak naprawdę dzięki dobrym badaniom jesteście w stanie dobrze zdiagnozować problem, tak? Dzięki badaniom, które uwzględniają głosy dzieci, możecie na przykład lepiej przygotować narzędzia, czyli im wcześniej włączacie głos dzieci w to, co robicie, tym większa jest szansa, że zrobicie adekwatnie do tego, co tak naprawdę jest. Tak, tak, to jest szalenie ważne, ale ja jeszcze odniosę się do ewaluacji, bo ona towarzyszy praktycznie nie tylko szkole, ale też uniwersytetowi naszej pracy. I ja kilka lat temu, jak rozpoczynałam pracę na Uniwersytecie w Berlinie, przeżyłam pierwszy mój szok dotyczący ewaluacji, bo tamta ewaluacja nie jest anonimowa. Ona się nie odbywa przez ankiety w USOS-ie czy testy, tak? Czyli ankiety, które dostają uczniowie, studenci i później oddają anonimowo. Tylko pierwszy etap tej ewaluacji to spojrzenie twarzą w twarz po zakończonych zajęciach na siebie, czyli ja na moich studentów, a oni na mnie, i dyskusja o tym, co, w jaki sposób i w jakim czasie, czas jest szalenie ważny, udało się nam osiągnąć, jakie rezultaty przyniosły zajęcia, w których oni uczestniczyli, ale nie jako bierni odbiorcy, tylko studenci partycypujący bardzo mocno w treściach, bo do każdych zajęć niemieccy studenci się mocno przygotowują. To jest dla nich pewien rodzaj zaangażowania właśnie partycypacyjnego, tak? W wiedzę o danym zagadnieniu. I to jest ta pierwsza faza. Ja polecam tą ewaluację, również w pracy z uczniami, bo jeżeli nie zaczniemy przygotowywać naszych uczniów do tego typu praktyk, działań, trudno będzie ich później zmienić jako dorosłych ludzi. A tego typu rozmowa oparta na dialogu otwiera nas i ubogaca. Tak, to nie jest krytyka. Czyli uczeń jest oceniany przez nauczyciela, ale również nauczyciel jest oceniany przez ucznia. Tak. Ja myślę, że tutaj warto też uświadomić, z czym borykają się nauczyciele akademicy, którzy są poddani właśnie tego typu ocenom w Polsce, bo akurat ja się mogę odnieść do tej rzeczywistości. Jest tak, że często studenci nie mają świadomości odpowiedzialności za tą opinię. I może warto, chociaż to na pewno byłoby trudne, zapytać właśnie uczniów, co jest dobre w zajęciach, co może wymaga poprawy, jakie moje cechy osobowości pomagają Wam się uczyć, a jakie są dla Was trudne. Oczywiście pamiętajmy o tym, o czym Urszula wspomniała, że to ma być bezpieczne dla uczniów, ale to ma być i dla Państwa bezpieczne. Bezpieczne dla nauczyciela, to nie jest wcale proste, bo no, tego typu zmiany wymagają czasu. A dzieci nie są przygotowane, tak. Pamiętajmy o tym, tak. Że to Państwo będą pierwsi przygotowywać. Ja bym chciała skonkludować, bo konkluzją bardzo dobrą będą badania partycypacyjne, tutaj jak wskazujemy jako model badań na rzecz praw dziecka w przestrzeni klasy i szkoły. To znaczy to, o czym mówiłyśmy o tych stołówkach, jeśli Państwo pamiętają na początku, że jeżeli przygotowujemy jakieś rozwiązania dotyczące dzieci, no to zapytajmy je o to, co jest, czy jak diagnoza sytuacji, ale co one by chciały i w jaki sposób by chciały. Poza tym pomyślmy o tym, że badania partycypacyjne są fenomenalnym modelem do zbadania tego, jak prawa dziecka są obecne w naszej klasie, jak prawa dziecka są obecne w naszej szkole, jak dzieci rozumieją te prawa, jak dorośli rozumieją, gdzie jest problem właśnie w różnorodności tych rozumień. Czy to jest problem, czy może to jest wyzwanie, czy jakaś szansa? To ja podsumowując krótko jeszcze omówię te trzy wymiary badań partycypacyjnych, bo one się rodziły w bólach i nie jest to takie proste również dzisiaj
dla akademików chociażby, aby włączać w badania o dzieciach dzieci. Pierwszy wymiar dotyczył badań nad dziećmi, nad problemami dzieci, sytuacyjnością, tak? Funkcjonowaniem chociażby dzieci we wrażliwych kontekstach, wojnach, kwestiach terenów pokonfliktowych, dzieci z traumą. I to jest ten wymiar, gdzie my dorośli projektujemy wszystko od A do Z, gdzie analizujemy i stawiamy kropkę na D. Drugi wymiar to wymiar badań włączających dzieci w pewne elementy naszego procesu badawczego. Czyli dajemy dzieciom przestrzeń, dajemy dzieciom głos, ale ograniczamy. Czyli my przygotowujemy narzędzia, my opracowujemy procedury, udzielamy chociażby dzieciom głosu do tego, aby prowadziły pewne działania, wywiady z innymi dziećmi na tematy dotyczące ich sytuacji, ich funkcjonowania i tak dalej. I później jako dorośli opracowujemy zebrane dane, przygotowujemy wnioski i prezentujemy wyniki. Ale trzeci poziom to poziom, który jest już dzisiaj bardzo szeroko rozwinięty w badaniach dotyczących dzieci, czyli poziom, w którym mówimy, że praktycznie od początku do końca dzieci towarzyszą nam w całym procesie badawczym. I to robi Libel, profesor Libel z dziećmi w Ameryce Łacińskiej, gdzie to dzieci same chcą inicjować zmiany w swoich środowiskach i one same zapraszają dorosłych, wybranych dorosłych, do tego, aby pomagali im zmieniać rzeczywistość otaczającą je, rzeczywistość chociażby szkolną. I w tym momencie dzieci, młodzi ludzie są zaangażowani od początku do końca w cały proces badawczy i są również odpowiedzialni za przygotowanie i prezentację wyników tych badań, które zostały przeprowadzone w ich interesie, z ich inicjatywy i na rzecz wprowadzenia możliwych zmian. Oczywiście jest to bardzo trudne, mamy ograniczenia związane z RODO w Europie, ochroną danych osobowych, kwestiami udziału dzieci w badaniach i kwestiami etycznymi, które są szalenie ważne, ale tutaj polecam tak zwaną koncepcję symetrii etycznej, gdzie próbujemy znaleźć balans pomiędzy głosami dorosłych i prawem do współpartycypowania, współdecydowania i współbadania dzieci. Dziękuję. No, szanowni Państwo, czas już powoli nam mija. Chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność, wszystkim tym, dla których to już jest szóste webinarium, którzy dzielnie z nami uczestniczyli w całym tym procesie. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. To naprawdę było dla mnie osobiście ogromne wyzwanie, bo miałam przyjemność obserwować Państwa przez te 6 webinariów, co prawda przez 5 z drugiej strony ekranu dzisiaj z tej. I Państwa pytania, Państwa różne komentarze są naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące i mamy nadzieję, że to, co Państwo tu usłyszeli, to, co Państwo tu zobaczyli, nie tylko na tym webinarium, ale na wszystkich 6, zechcą Państwo wykorzystać w swojej praktyce. Ja również chciałam Państwu serdecznie podziękować. Jest to późna pora i mocno Państwu kibicuję jako pedagogom, nauczycielom i życzę dużo sukcesów w tych małych zmianach społecznych.